Już 90 lat liczy sobie oddział miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Mariana Sydowa w Toruniu. Z okazji jubileuszu w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyło się okolicznościowe spotkanie. Uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon, wicewojewoda kujawsko-pomorski Zbigniew Ostrowski, prezydent Torunia Michał Zalewski oraz przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz. Ale to z drugiej strony było szczęśliwe 90 lat dla PTTK-u. Pamiętam, jako dziennikarz miałem bardzo bliskie kontakty z tym środowiskiem, jako poseł od wielu lat, jako wicemarszałek. I są to zawsze spotkania spokojne, a jeśli dynamiczne, to ta dynamika dotyczy sprawy, o której się rozmawia, a nie jakichś dąsów i swarów o rzeczy mało istotne. Wielu z Państwa to piechurzy wybitni, którzy przechodzili rozmaite wielkie szlaki wzdłuż i wszerz i z olbrzymim szacunkiem dla Państwa patrzę, bo wielu z Was z całą pewnością przeszło więcej kilometrów, a zważywszy, że jestem w Toruniu, to musi być to dobre porównanie, więc nie jeden z Was przeszedł więcej kilometrów niż przejechał nie jeden Maybach. I myślę, że to jest ta rekomendacja do tego, żeby o tym środowisku mówić pięknie, dobrze i z radością. Ja po konsultacjach z panem prezesem Miłoszewskim pozwoliłem sobie przygotować jakiś lauk, tak, puchar ładniejszy niż te dyplomy, czyli w pierwszej kolejności puchar wręczymy. Zawsze licytuję z prezydentem, ale on też ma zawsze dobry upominek. Panie prezesie, za te wszystkie piękne idee, które żeście wprowadzali, niech znajdzie się jakieś skromne miejsce dla tego pucharu, jako chęć złożenia wielkiego pokłonu za ten wielki dorobek, niech to będzie dowód przyjaźni, olbrzymiego szacunku i oczywiście złożenia prośby o to, że wszystko, w czym będę mógł pomóc, będzie dla mnie wielkim zaszczytem i honorem. Dziękuję bardzo. Rada Miasta Torunia w dniu 12 maja bieżącego roku przyznała Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu oddział miejski PTTK w Toruniu medal za zasługi dla miasta Torunia na wstędze. Szanowni Państwo, przypadło mi w udziale zaszczyt, a jednocześnie przyjemność przedstawienia Państwu oddziału miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imieniem Mariana Sydowa w Toruniu, który to oddział w tym roku obchodzi 90. rocznicę powstania. Wiem, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów, krajoznawców, rozwija i upowszechnia krajoznawstwo, turystykę kwalifikowaną. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że będziecie Państwo świadkami wręczenia jubilatowi medalu za zasługi dla miasta Torunia na wstędze najwyższego miejskiego odznaczenia. Chcę podkreślić, że oddział toruński jest wyjątkowy. I to nie dlatego, że powstał jako drugi w kraju po Krakowie, ale dlatego, że wyróżnia się na tle kraju pod względem programowym. Drodzy goście, tyle czuło przed pracownikami, przewodnikami, działaczami społecznymi za wielką pomoc miasta i regionu, za programowanie i popularyzację zabytków i historii Torunia i Pomorza, za utrwalanie wiedzy i wizerunku miasta. Szanowni Państwo, pozwólcie, że złożę najserdeczniejsze gratulacje prezesowi, działaczom społecznym i pracownikom oddziału. Życzę Państwu wiele zdrowia, zadowolenia, spełnionej misji, wspaniałych pomysłów i uznania turystów. Szanowni Państwo, jeszcze jedno na koniec. Rok 2011 został ogłoszony przez PTTK Rokiem Turystyki Rodzinnej. A więc do zobaczenia na szlaku. Panie prezesie, przekazuję medal na wstędze. Serdecznie gratuluję. Cieszę się, że miałem przyjemność i zaszczyt dostąpić wręczenia Wam tego znaczenia. Na pamiątkę wręczam tą uchwałę Rady Miasta. Dziękuję serdecznie. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że miałem zaszczyt to wyróżnienie wręczać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Cóż to za wyróżnienie bez kwiatów, także i kwiaty proszę przyjąć. Również dziękuję, panie przewodniczący. Jako wyraz uznania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy takim ośrodkiem, który potrafi w jakiś sposób wydobyć pewne wiadomości historyczne, wiadomości o obiektach historycznych, o walorach przyrodniczych, krajoznawczych i później w jakiś sposób zaprezentować. Opiekujemy się na co dzień również dwiema sieciami szlaków pieszych i rowerowych. Pieszych mamy ponad 1000 km pod swoją opieką, a rowerowych 500. Ponadto również utworzyliśmy 2 lata temu europejski odcinek szlaku kulturowego Świętego Jakuba, który ma długość przez nasze województwo akurat 250 km. To są to działania na rzecz społeczności tego regionu, na rzecz mieszkańców miast poszczególnych i poszczególnych, że tak powiem, regionów. Wyróżnienie przyznane na tę okoliczność dzisiejszego jubileuszu przez Radę Miasta Torunia jest wydarzeniem niebagatelnym i na pewno odniesie pozytywne skutki już w samym naszym działaniu, bo będziemy dopingować nasze działania, jak również no, nasze podniebienia zostają w jakiś sposób poaskotane. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia ubiegłego roku na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystycznego Krajoznawczego odznaczeni zostają Złotym Krzyżem Zasługi pan Marek Kiełbasiński, pan Stanisław Marasek, pan Waldemar Wieczorkowski. Srebrnym Krzyżem Zasługi pani Julita Bąkowska, pan Marek Bogusz, pani Dorota Dogańska, pan Waldemar Pijot, pan Ferdynand Jabłoński, pani Teresa Tarasiewicz, pan Krzysztof Lis oraz pan Felix Paraszkiewicz. Brązowym Krzyżem Zasługi Halina Gwizdalska, Daniela Michala, Barbara Sikasz. Drodzy kochani jubilaci, 90-latkowie, aż się mierzyć nie chcę patrząc na te młode, urodziwe damy po mojej prawej i nie tylko stronie. To wielka radość, kiedy można spotkać się z okazji takiego jubileuszu. Jesteście Państwo dumą naszego miasta, dumą grodu Kopernika. Będąc tymi, którzy krzewią turystykę, czyli nie ją uprawiają, także są znakomitymi krajoznawcami, ale przede wszystkim są wielkimi patriotami, bo przecież to miłość do ojczyzny, miłość do naszej małej ojczyzny, jaką jest Toruń, to właśnie wy krzewicie. A form i sposobów działania jest bez liku. Jesteście wszędzie tam, gdzie można pokazać, jak zdrowo, jak dobrze dla siebie samego, ale i także propagować to wśród innych, jest uprawiać turystykę. Znakujecie szlaki, pokazujecie trasy innym. Jesteście także tymi, którzy wydają foldery, różnego rodzaju wydawnictwa, które wskazują nam, początkującym turystom, gdzie i jak moglibyśmy dotrzeć, co krajoznawczo jest ciekawego i wartościowego. Chciałbym koledze prezesowi Henrykowi Miłoszewskiemu medal Toruniu przekazać i proszę pana prezesa o przyjęcie medalu. Henryku, jesteś ten, kto na pewno zasłużył na tego pięknego anioła w toruńskim wydaniu. Dziękuję serdecznie bardzo za wszystko, co robisz dla Torunia, dla PPTK-u. Życzę wszystkiego dobrego na kolejne lata. Dziękuję bardzo.
oczywiście, cóż innego, jak nie herb Torunia, piękny toruński anioł, niech on czuwa nad każdym, kto w PTT-ku znajduje dla siebie radość i wytchnienie. Niech ten anioł także prowadzi na szlakach i trasach w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Oddział Miejski PTTK. Pan prezes będzie uprzejmy przyjąć. Trzymam. Tak. Lubiłem zwiedzać, podziwiać, a przecież nadal turystyka... Turystyka i turyści to jeden z najbardziej charakterystycznych walorów Torunia. Zwrócił na to uwagę w swym wystąpieniu wicewojewoda kujawsko-pomorski Zbigniew Ostrowski. Jak 90 lat temu powstawało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze tutaj w Toruniu, to była to elita mieszczaństwa i elita intelektualnego, i intelektualna elita miasta. Wiem, że dzisiaj jest dokładnie tak samo, że oddział funkcjonuje bardzo dobrze. Życzę wam, abyście zawsze mieli w sobie właśnie tę pasję, chęć działania i chęć dzielenia się tą pasją z innymi. Tym bardziej, że macie duże szczęście zajmować się tym, co tak naprawdę bardzo lubicie, by nie powiedzieć kochacie. Jak tutaj wchodziłem, zauważyłem tablicę poświęconą Jerzemu Remerowi. Jerzy Remer, związany z historią, z konserwacją, był działaczem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i przez długie lata redaktorem naczelnym Ziemi, periodyku, który w ubiegłym roku obchodził swoje stulecie. Był także, co przypomina tablica, generalnym konserwatorem zabytków. Później, po wielu latach, generalnym konserwatorem zabytków został Marek Równikowicz, tutaj w tej chwili gospodarz przyjmujący nas w tym muzeum. Może zadać sobie pytanie, jaki sens w życiu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego mają jubileusze. Przecież normalnie spotykamy się na szlaku, jesteśmy przy ognisku, wpatrujemy się w ogień, czujemy się każdy sam ze swoimi myślami, czujemy się razem, myślimy o ojczyźnie. Dlaczego jubileusze? No chociażby dlatego, żeby odnowić kilka rzeczy istotnych. Raz, powiedzieć o słowie, które tutaj padło, pięknym patriotyzm, powiedzieć o przyjaźni, powiedzieć o trwaniu i powiedzieć jeszcze czymś jednym, że ci wszyscy, którzy dzisiaj otrzymywali wyróżnienia, w jakiś sposób przyrzekali dalej wierność Torunowi, wierność turystyce, wierność krajoznawstwu, wierność Polsce. Taki jest sens naszego tutaj działania i taki był sens powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i działania go tutaj w Toruniu. Taki sens jest tych wszystkich wspaniałych opracowań, których autorzy są na tej sali na czele z prezesem Henrykiem Miłoszewskim. I taki sens jest tego, co łączy się w tym wielkim, związanym z patriotyzmem i tym serdecznym, o bardzo mocnym, głębokim ludzkim wymiarze. Chciałem podziękować za wyróżnienia miasta. Podziękować dlatego, że to jest wyróżnienie nie tylko dla tego oddziału, który jest jednym z najwspanialszych w Polsce. Ale podziękować za wyróżnienia miasta, które jest miastem szczególnym, miastem wspaniałym, miastem kochanym. Mówił Henryk, żebym ja nie mówił długo, więc wręczę ten przekażę także przypomnienie tego historycznego faktu w postaci upominku i życzę to, co powiedział pięknie pan marszałek, że Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, żebyśmy spotykali się na polskich szlakach, złączeni tą wspaniałą więźnią polskości, rozumianej jako radość i rozumianej jako powinność. Ten oddział jest jednym z ponad 300 oddziałów w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Podobnie jak inne zakorzenia w ojczystej ziemi, podobnie jak inne kultywuje przyjaźń, podobnie jak inne dba o pamięć,
podobnie jak inne stawia na wariatów, w dobrym tego słowa znaczeniu, organizatorów imprez turystyki kwalifikowanej. Natomiast co go wyróżnia, że robi to konsekwentnie i robi to świetnie. I to wydaje mi się owocuje ową przyjaźnią ze sprawą i przyjaźnią między ludźmi. Jak te dwie przyjaźnie wielkiej idei i przyjaźnie wspaniałe ludzkie się zespalają, to owoc jest naprawdę soczysty.